Witamy Państwa w tym miejscu, w którym rozstaliśmy się wczoraj z panem Mariuszem Włodarczykiem z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzisiaj wracamy do naszych gepardów, które nam tutaj towarzyszą, a te historie, o których opowiadamy, są niesamowite, jeśli chodzi o ich zachowanie, o ich życie. No właśnie, ile rodzi się gepardziąt, jakie to są mamy i jacy to są ojcowie, jeśli chodzi właśnie później o rodziców? Z porodami jest różnie. Urodzi się może jedno gepardziątko i z zasady jest odrzucane, wtedy ludzie przejmują je na sztuczny odchów, dlatego że matka jakby wie już, że no, ten wysiłek odkarmiania tego jednego kocięcia jest dla niej zbyt duży. Ona będzie dbała o siebie, żeby przeżyć i ewentualnie kiedyś znowu w przyszłości urodzić więcej. Ale z naszego doświadczenia mieliśmy zawsze porody w granicach 4-5 osobników. Nasze mamy odpukać w niemalowane. No życzyłbym każdemu ogrodowi tak doczekać się tak wspaniałych matek jak nasze gepardzice. Pozwalały nam, opiekunom, na wchodzenie do kojców, podbieranie młodych, kontrolowanie ich wagi, ich przyrostów, odpowiednie wprowadzanie programów weterynaryjnych, szczepień, odrobaczeń. Jest tego bardzo dużo i to jest zawsze ogromnie problematyczne, bo wiemy o tym, że niektóre samice reagują bardzo agresywnie i odrzucają takie młode. Wtedy odchów sztuczny, wiadomo, jest bardziej skomplikowany, jest trudny i nie zawsze się udaje. W naszym wypadku ogrodu opolskiego samice były i są do tej pory tak sympatyczne, tak przyjazne, wiedzą, że opiekunowie chcą tylko i wyłącznie ich dobra, więc pozwalają tym opiekunom na ingerencję w momencie, kiedy są młode, żeby po prostu dbali również opiekunowie o to, żeby ten rozwój przebiegał prawidłowo. A tata gepard i gepardziątko, jaka to jest relacja, bo my ciągle żyjemy tą sferą mityczną Disneya i Króla Lwa, prawda? No nie, tutaj jest troszeczkę, w wypadku gepardów troszeczkę inaczej. Tatuś już nie widzi swoich młodych, póki one nie uzyskają dojrzałości płciowej i w ogrodach zoologicznych wtedy, a to jest dopiero u geparda okres 2 lat, także kotowate dożywają tej dojrzałości troszeczkę wcześniej, u gepardu idzie to później. One jeszcze do naprawdę ukończenia 2 lat zachowują się jak totalne dzieci, jak takie kociaki. I dopiero po tym okresie niektóre ogrody zoologiczne tworzą tak zwane stada kawalerskie. W wypadku gepardów to się często udaje, dlatego że w naturze również gepardy samce tworzą takie stada kawalerskie. Łatwiej jest im przeżyć, łatwiej jest polować, jak są w grupie. Natomiast u samic to się nigdy raczej nie udawało, dlatego że samice z natury z kolei są samotnikami. I samice nigdy nie tworzyły jakichś takich par, że tak powiem, nawet w chęci przeżycia, czyli zbijania się w jakieś stadko takie damskie. Ja nie znam takich przypadków. Niesamowite mają ciało, zupełnie inne od lamparta, od lwa czy tygrysa. Bardzo zwinne, bardzo szybkie. Ich czaszka, łapy, ogon to są takie charakterystyczne elementy i ogon to jest coś, co jest naprawdę czymś bardzo, bardzo twardym, to prawda? Tak, ogon jest bardzo twardy. Ogon w dotyku przypomina pałkę, kij. No ale trzeba pamiętać, że ten ogon jest sterówką tak naprawdę. On nie służy dla urody gepardowi. Natomiast w jego pościgu za ofiarą, kiedy nabiera tej prędkości powyżej 100 km na godzinę, ten ogon musi... Jak sternik na łodzi? Dokładnie tak. Kiedy gepard musi zakręcić za ofiarą, która no wiadomo, że będzie też robiła różne bączki przed nim uciekając, ten ogon pozwala mu w odpowiednim momencie skręcać albo w lewo, albo w prawo, dokładnie tropem ofiary. W innym wypadku ten ogon jakby nie był do niczego potrzebny, gepard naprawdę, ofiara by leciała w prawo, gepard prosto albo w lewo. To jest znakomita właśnie sterówka, taki ster, nazwijmy to, ster dla geparda. Jeżeli chodzi o jego resztę, jeżeli chodzi o budowę ciała, ta smukłość również pozwala na osiąganie tych prędkości. No cóż, gepard jest zwierzęciem lekkim, pamiętajmy też o tym. Więc no gdyby nie ta smukłość, gdyby nie ten ogon, gdyby nie ta prędkość, nie wiem jak radziłby sobie w naturze. A co jadają i ile jadają dziennie, jeśli chodzi o te zwierzęta, o te koty i co jest ich przysmakiem? To różnie, też jest różnie. Jeżeli chodzi o ogród zoologiczny, powiem tak, unikamy monodiety, czyli wyszliśmy z tego, żeby karmić je tylko i wyłącznie czerwonym mięsem, wołowiną. Dlatego, że no, również przez wiele lat doświadczeń widzieliśmy, że to jednak nie idzie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o rozwój tych zwierząt, o ich przewód pokarmowy, więc wprowadziliśmy, z tej monodiety wyszliśmy i to jest mięso królicze, czasami jest mięso drobiowe, czasami są tylko i wyłącznie podroby, jeżeli jest podawany królik.
Również apeluję do Państwa, którzy będą czasami widzieli gdzieś takie futerko na wybiegu. Proszę się tym nie zrażać. To są zwierzęta odpowiednio przygotowane jako karma. To nie jest coś takiego, że wypuszcza się tutaj, bo również trzeba obalić ten mit, że karmi się jakimkolwiek żywym zwierzęciem zwierzę drapieżne. Nie wolno tego robić, absolutnie to jest niedopuszczalne. Więc ten królik również jest zjadany przez gepardy. Proszę mi wierzyć, one doskonale wiedzą, co w danym momencie jest im potrzebne. Więc albo królik znika w całości, czyli jest zjedzony włącznie z sierścią, albo zostaje idealnie wypreparowana sierść, skóra, albo zostaje skóra i podroby, i inne wnętrzności, także i znika tylko i wyłącznie mięso, części takie mięsne nazwijmy to. Także tutaj w tym wypadku gepard doskonale wie, co na daną chwilę jest mu potrzebne. My mu tylko i wyłącznie to umożliwiamy. Efekt jaki jest? Efekt jest taki, że rozwinęły nam się, chciałem przypomnieć, od 2015 do 2020 roku aż 14 sztuk gepardów. Także to jest również w dużym sukcesie to, że została zmieniona karma. I ta karma została urozmaicona właśnie przez to, że wychodzi się z monodiety, stosuje się różne mięsa, powoduje, że te zwierzę w pełni jest zaopatrzone po prostu w to, co jest mu niezbędnie potrzebne do życia. Minerały, witaminy, później jeżeli chodzi o te strony weterynaryjne, dbamy o to, żeby nie było zarobaczenia, dbamy o to, żeby ustrzec je od wszelkich innych chorób. I w warunkach, kiedy opiekunowie są, że tak powiem, bardzo empatyczni w stosunku do tych zwierząt, no to tylko należy oczekiwać na sukces. A my, proszę Państwa, oczekujemy na to, że Państwo przyjdą i tak jak my będziecie obserwować gepardy, dlatego że, tak jak mówił Pan Mariusz, można je oglądać cały rok po prostu tutaj na wybiegu i się wpatrywać w ten niesamowity koci urok, co by nie powiedzieć o gepardach. Tak, oczywiście, że tak, gepardy cały rok. Przypominam również, że mamy budynki, które są albo przeszklone, albo z możliwością wchodzenia do środka i tam również możemy zobaczyć żyrafy, goryle, praktycznie wszystkie małpy, jakie hodujemy w ogrodzie zoologicznym. Nie wspomnę o naszych obecnych sztandarowych zwierzętach typu tygrys, lew. Zapraszamy kotowate praktycznie w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, oprócz pojedynczych gatunków, serwal, karakal, wszystkie możecie Państwo zobaczyć na zewnątrz, na wybiegach. No to zapraszamy, proszę Państwa, na wybieg. My będziemy biegli, ale pozwólcie Państwo, że powoli, bo kamera biegnie do geparda, a my biegniemy od geparda, drodzy Państwo, miłego weekendu życząc. Do widzenia.